Można brać po kolei, bo nie jajka dosmażą, wiesz? A tam to zadanie dość to zrobienie za. A co robiliście z tym? Pierwszy kontakt z tym właśnie głębokim, takim dzikim Beskidem niskim to był poprzez Andrzeja Stasiuka, który w tamtym czasie mieszkał na Czarnym. Do Nowicy żeśmy przyjechali zespołem Zabrzańska Orkiestra Rockowa z Nowicy. Ale to było później, ten dodatek. 16 lat temu żeśmy przyjechali autobusem. Pierwszy autobus, jaki tutaj wjechał do Nowicy. Jeszcze nie było drogi. W tym domu był taki muzyk, Janek Szymczyk. Rok wcześniej umarł, zanim myśmy przyjechali. Ale na 2 tygodnie przed jego śmiercią, ja tu byłem z kolegą, żeśmy mu telewizory przywieźli. No, a 2 tygodnie później już nie żył. Ale bardzo chciał, żeby tu była muzyka, żebyśmy my tu mieszkali, żeby tu było wesoło. No i tak jest. No myśmy na samym początku, w pierwszym roku już powołali jakby do życia takie zdarzenie, które nazywamy spotkaniami artystów. No Teatr Węgajty w tamtym roku nie był pierwszy raz od 20 lat. Tak przez cały czas tutaj przyjeżdża. Węgajty jakby mają tu pierwszeństwo w decydowaniu o tym, jaki charakter to będzie miało. My tu jesteśmy w tym czasie tłem. Co bujecie? Ja tam wam przygotowałem jajeczka. Ale my już jedliśmy na górze. Jedliśmy. Przetrwać tutaj, to też wyzwanie. Na każdy sezon trzeba być przygotowany. Opał trzeba mieć. Ścianę tutaj zakłada, żeby tu śniegu nie było, gdzie siedzimy. To ściana taka z oknem, z drzwiami składana. Teraz jej nie ma, bo tak jest lepiej. Ty wolę mimo cię pudełko krótnie, by się mi pudełko rozwaliło. No. Ty. Mimo cię pudełko. Coś trafił, ale gączko. Bo się mi rozwaliło. No dam ci to pudełko, dam ci. No szpital. Łemkowie to są ludzie Karpat, ludzie gór. I to jest takie stwierdzenie z mojej strony, mimo że wiem, że o wiele więcej Łemków obecnie jest poza Karpatami, gdzieś tam w Legnickim, Zielonogórskim, Gorzowskim, na Mazurach, bo tam zostali wysłani. I oni może i nie wrócą już nigdy. Ale oni w sobie noszą ta karpackość, ta odrębność. A ja jestem Ślązakiem, no. Urodziłem się na Śląsku, w Bytomiu. U nas otwarty tom, nie? Bo to jest tak, takie założenie. Ta muzyków, ludzi, którzy chcą coś robić, on stworzy. Niech to będą fotografowie, malarze, rzeźbiarze, nie? Normalnie, nie? Chcesz razem jeść, no to każdy coś to szuca, to gara i będzie.
bardzo słabo zarabiam. Różnie, staraję się, nie? Co się słabie. I nowe kopki tutaj, ta ziemiaki, ta handel zamienny. Tu mi parcie opowiada. Nie trzeba tam pracować z tymi pieniędzmi cały czas, nie? Gonić za nimi, tylko żeby pracować. 5 miesięczna pensja, co się w Niemczech zarabia, to mi tutaj starczy, nie? No na rok. A tu wstajesz, a no, widziałeś. Słońce jest, potok szumi. Zimą jest, no nie wiem, bardzo fajny czas. Nie ma tu trudów. Drzewo jest, pali się w piecu i nie ma problemu. No i więcej kranie. Nie trzeba kosić, nie trzeba biedlić. Robi się, nie? No, 20 lat temu przyjechałam pierwszy raz z Niemiec, z tych zachodnich. Także kupy czasu, nie? Byłam wcześniej w Częstochowie, a tu przyjechałam też tak na lato, na te spotkania i zostałam z czasem, nie? I teraz mam dylemat, tu mam sama od tego octu.